podsumowania budżetu partycypacyjnego na 2018 rok dla gminy Chełmskie Góry. Tak jak co roku zrobiliśmy głosowanie, przeprowadziliśmy głosowanie, wybraliśmy do głosowania z projektów zgłoszonych, było ich około kilkanaście, z tego trzeba pamiętać, dziewięć. Wybrano do realizacji, do podgłosowania wybrano 6. Z tych 6 zdecydowanie przeważającą liczbą głosów został wybrany 1, projekt numer 5. Jest to skwer rekreacyjno-wypoczynkowy z Szybnicy. Jest to centralny punkt dzielnicy stanowiący miejsce do wspólnych spotkań, wypoczynku, rekreacji, budowy więzi społecznych, ale też punkt upominający i odwołujący się do historii i tradycji dzielnicy. Postępowanie polega na tym, że my na podstawie wyników jesteśmy planujemy do budżetu miasta na 2018 rok wykonanie dokumentu pierwszej rzędzie dokumentacji projektowej, oczywiście w konsultacji z wnioskodawcami. W tym projekcie wstępnym etapem będzie wykonanie koncepcji przez projektanta wykonanego oczywiście w procedurze zgodną z ustawą prawa zamówień publicznych. Ta koncepcja będzie określać główne założenia, które byśmy chcieli osiągnąć przy realizacji tego celu. Potem by następowała faza wykonania dokumentacji projektowej i w miarę, jakby się tylko udało, w miarę szybko chcielibyśmy zrealizować to zadanie. Ja rozumiem, że różne rzeczy mogą się stać w trakcie, mogą być różne przeszkody. Niemniej to zadanie jest zaplanowane. Budżet docelowy jest 500 tysięcy złotych. Miejsce jest na działce gminnej. Wstępna ocena możliwości realizacji tego projektu przeszła wszystkie jakby uzgodnienia od strony zarówno drogowej, jak i inwestycyjnej, jak i sieciowej. Więc nie widzę tutaj od strony utrudnień inwestycyjnych, nie widzę tutaj jakby problemów, które w ogóle możliwe jest zrealizowanie w miarę fajnego projektu, który podobnie przyczyni się do uporządkowania następnego miejsca czy następnego punktu na terenie miasta Chełmskie Góry, który będzie służył mieszkańcom.